Animacja. Na planie Krakowa kolorowe punkty. Oddziały Muzeum Krakowa. Napis: Muzeum po sąsiedzku. Prądnik Biały. Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki. Biały dworek z czterema kolumnami otacza bujna zieleń. Przed budynkiem na trawniku ustawiony jest długi szereg plansz. Plenerowa wystawa prezentuje fotografie, mapy i ryciny uzupełnione o informacje tekstowe. Dominik Franczak, przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy Czwartej Prądnik Biały w Krakowie. Serdecznie zapraszamy na wystawę o Prądniku Białym, która jest dla naszych mieszkańców, nie tylko dzielnicy, ale też całego Krakowa, bo to jest historia naszego miasta, naszego osiedla i naszej dzielnicy od XIII wieku aż po czasy współczesne, dzisiejsze, kiedy w tym roku obchodzimy 30-lecie Rady Dzielnic w Krakowie. Chętnie zaprezentujemy Państwu tutaj cały przestrzał czasowy, jak nasza dzielnica zmieniała się przez te ponad 7 stuleci. Jacek Selwiński, zastępca dyrektora Muzeum Krakowa. Muzeum po sąsiedzku, bo tak ta wystawa została nazwana, Prądnik Biały, Muzeum po sąsiedzku. Przed planszami stoi kilka osób. Dlaczego po sąsiedzku? Sąsiad to jest taka figura ważna w naszym życiu. Z sąsiadem się przyjaźnimy, z sąsiadem się lubimy, z sąsiadem się czasami kłócimy, ale bez sąsiada jest trudno. Więc ta wystawa o prądniku jest trochę innej formule. Ona nie odbywa się w muzeum, w domu zwierzynieckim, bo tam miała postać. Odbywa się w plenerze. Jest takim zaproszeniem do poznania się, takim zaproszeniem do tego, aby zaprzyjaźnić się. Na początek może powiedzieć dzień dobry. Dorota Halberta, instruktor w dworku białoprądnickim. Myślę, że zainteresowanie prądniczan tą wystawą wynika z poszukiwania własnej tożsamości, skąd oni się wywodzą, jaka jest ich historia, chcą ją poznać, a tutaj w świetnej, skondensowanej formie naprawdę możemy dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy, ciekawostek na temat historii, jak się to miejsce zmieniało i rozwijało. Barbara Polna, Komisja Kultury i Informacji. Wystawa Muzeum po sąsiedzku Prądnik Biały jest wystawą historyczną, ale zawiera także elementy współczesności. Te elementy współczesności to jest konkurs, który był organizowany przez naszą dzielnicę. Ten konkurs był adresowany do dzieci i młodzieży. Wpłynęło 39 prac, które uświetniają tą wystawę. Maria Lempart, kierownik Domu Zwierzynieckiego Oddziału Muzeum Krakowa. Nasza wędrująca wystawa na terenie dworku białoprądnickiego będzie prezentowana do 30 maja. Następnie przenosi się na teren przed placem Bramowski. Tam Państwo będziecie przez cały czerwiec je mogli oglądać, żeby następnie przenieść się przed Galerię Bronowicką, ponieważ tam również mamy Prądnik Biały i tam również wystawę będziecie Państwo mogli oglądać. Kto nie zdąży, zapraszamy w sierpniu do Ogrodu Domu Zwierzynieckiego. Tam na koniec pożegnamy się z wystawą i Prądnikiem Białym zaproszonym przez Dom Zwierzyniecki do przedstawienia się krakowianom.